Mielisi, to jest ratusza. Autor jest nieznany, to jest takie prymitywne malarstwo. Tam jest kopia, bo to jest technicznie po prostu niemożliwe, żeby to tam wisiało, się niszczył, to było kilka razy oddawane do konserwacji, schodzi z tego. W każdym razie on ponad 200 lat przetrwał, więc w wojnie i lata stalinowskie nie kazał ściągnąć ten sarkofag. Cały czas to był? Tak, na tej wieży ratuszowej. Z tym, że tak jak mówię, no to jest oryginał, a tam jest kopia. Kanonizowany był 95 Wołomońcu. Papież tu był 22 maja, 21 maja ogłosił go świętym w Wołomońcu, dzień wcześniej w Czechach. Tu były uroczystości pokanonizacyjne w Skoczowie. A jeżeli chodzi o beatyfikację, beatyfikowany był w 1860. Zmęczeniem śmiercią męczeńską zginął. To jest konflikt, wszystko osadzone jest w wojnie 30-letniej. To była wiadomo wojna na tle religijnym. Protestanci wystąpią przeciwko Habsburgom, Habsburgowie byli katolikami, czyli konflikt między protestantami a katolikami. On się zasłużył głównie tym, że niewiele tajemnicy spowiedzi był spowiednikiem takiego Lobkowicza. Tak? Podobnie jak na Pomocy. Często jest mylony ikonograficznie historią życia właśnie. Jak Sarkandra, jak padł nakaz aresztowania, on się ukrywa w Towarczowie, w zamku, potem w lesie, w Trąbkach, schwytano go i doprowadzono go do więzienia właśnie w Łomocy. I do dnia dzisiejszego stoi tam ten skrzypiec, to narzędzie tortur, ten był rozciągany. Tak wszystko przejdziecie dokładnie, pójdziecie prosto na niego, takimi schodami wyjdziecie do góry i od tego kościoła, on będzie raczej zamknięty, można sobie wejść zobaczyć. Papież to jedyną świątynię, jaką Ojciec Święty odwiedził, jak to było w Skoczowie, właśnie ten kościół ewangelicko-augsburski, do pojednania, takie właśnie wyraz ekumenizmu. Z tego kościoła odwiedziecie Państwo na samą górę, przejdziecie, zobaczcie, droga was poprowadzi. A z kolei zejdziecie, mając kaplicę z tyłu, ten krzyż, tą kapliczkę, plecami do tyłu, zejdziecie prosto po linii prostej Alei Jana Pawła II. Także inaczej sobie wejdziecie, a inaczej zejdziecie.